Czy BRICS przejmie Unię Europejską? No właśnie, dzisiaj na temat właśnie pewnego scenariusza, o którym sporo się dyskutuje, spekuluje, czy taka będzie mieć miejsce sytuacja w przyszłości, skoro na przykład tutaj Turcja chce wstąpić do BRICS-u. Inne państwa tutaj wykazują chęć, nawet państwa będące w Europie, tak? No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry, pod tym filmikiem. Klik na w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat tego, czy BRICS przejmie Unię Europejską, można by powiedzieć tak w skrócie, tak? No bo Unia Europejska to są poszczególne państwa, członkowie, tak? Co to by miało oznaczać? Że BRICS wchłonie całą Unię Europejską, czy po prostu niektóre państwa będące w Unii Europejskiej? No... Pamiętam, przedstawiałem taką przepowiednię jasnowidza Jackowskiego, że bliżej będzie państwom europejskim do BRICS-u niż na przykład Stanom Zjednoczonym, tak? Do BRICS-u, bo wtedy, jakby Stany Zjednoczone chciały wstąpić do BRICS-u, to na warunkach, jakie by ustaliły Chiny, natomiast prędzej państwa europejskie przystąpią tutaj do BRICS-u, może nawet nie cała tutaj struktura, jeśli chodzi o Europejską. Niewątpliwie, no zawsze tak jest, że po prostu tutaj to nawet nie jest kwestia, jeśli państwa, ale nawet po prostu. Ludzi, tak, jak są w pracach, wolą się e, na przykład przyłączyć do jakiejś silniejszej, mocniejszej grupy, czy na przykład pracownik woli pójść do firmy, która jest mocniejsza, silniejsza na rynku, no bo zdaje sobie sprawę, że ona ma jakąś ugruntowaną pozycję, możliwość po prostu tak awansu, kariery, lepsze zarobki, stabilność i to. E, tak samo tutaj kwestia BRICS-u, że na przykład inne państwa, czy pewne państwa w Europie będą uważać, że BRICS to jest przyszłość, tak, i na przykład e, będą chciały wstąpić. No tylko właśnie. Czy to oznacza, że BRICS przejmie Unię Europejską? Czy Unia Europejska rozwali się, rozsypie się, bo niektóre państwa właśnie wstąpią do BRICS-u? Raczej, mało prawdopodobna jest sytuacja żeby na przykład tutaj państwa będące w Unii Europejskiej wstąpiły sobie do BRICS-u, tak, czyli były jednocześnie w Unii Europejskiej, a jednocześnie w BRICS-ie, no chyba, że te państwa takie sobie zrobią za, po prostu zagwarantują sobie takie, taką możliwość, tak, no ale, no nie da się po prostu tak zjeść ciastko i mieć ciastko, tak, być w jednej, z jednej strony po prostu w BRICS-ie, gdzie jest Rosja, Chiny, Iran i tak dalej, a z drugiej strony po prostu być tutaj w Unii Europejskiej, no więc... Wydaje mi się, że to może być taki scenariusz, że rzeczywiście państwa będące w Unii Europejskiej będą chciały wstąpić do BRICS-u. Jednocześnie, jak no to też może być taki efekt domina, także jedno czy dwa państwa wstąpią, potem inne państwa będą chciały w, w, wstąpić. Natomiast jednocześnie, te państwa, jak wstąpią do BRICS-u, to będą na przykład wyrzucone tutaj z Unii Europejskiej, czy na przykład na niekorzystnych warunkach, będą w tej Unii Europejskiej. No i ta Unia Europejska może po prostu. Się rozpaść, tak, z przyczyn naturalnych, tak? Czyli nie będzie taka sytuacja, że politycy wyjdą i powiedzą, nie wiem, 1 stycznia 2026 czy 27 roku e, kończy działalność tej Unii Europejskiej. No, wiadomo, to też byłaby sytuacja, jakby, która by trwała, tak? No, bo to są różnego rodzaju e, uzgodnienia i tak dalej. Natomiast e, może to być taka sytuacja, że jedno państwo wyjdzie, potem wyjdzie po prostu drugie państwo z Unii Europejskiej, e, tak? E, I e, tak to może wyglądać. Tylko wydaje mi się, że to będzie taki że na przykład jedno państwo, załóżmy Węgry, tak składają tutaj chęć przystąpienia do BRICS-u, dostają się do BRICS-u, ale w momencie, kiedy są już w BRICS-ie, to wtedy po prostu wychodzą z Unii Europejskiej, czy na przykład Unia Europejska ich wyrzuca, tak, czy na, na jakichś niekorzystnych warunkach, tak, że to nie byłoby tak, że dane państwo wychodzi z Unii Europejskiej dopiero czeka, aż po prostu przystąpi do BRICS-u. Aczkolwiek, może też być tak, na przykład, że BRICS, czy państwa będące w BRICSie wykorzystają tę e, pozycję, tak, brics i powiedzą: e, Dajmy ten przykład, tych właśnie Węgier. Powiedzą: Tak, Węgry, chcecie wstąpić do BRICS-u? OK. Możecie wstąpić, ale my was przyjmiemy pod jednym warunkiem: najpierw wystąpcie z Unii Europejskiej. I teraz te, te takie Węgry sobie po prostu przekakulują korzyści, jakie mają bez bycia w Unii Europejskiej, a z korzyści bez bycia w brics i na przykład stwierdzą, aha, okej, okay, to wolimy wyjść z Unii Europejskiej, a przystąpić do brics tak? No i yy, tutaj zawsze jest po prostu ten efekt domina, po prostu, więc jedno państwo musi zacząć, tak? Jak jedno państwo to zacznie, to inne państwa zobaczą, że tam jest po prostu korzyść z tego, że Węgry na przykład mają z tego korzyść, no i na przykład. Kolejne państwo się do tego dołączy, potem drugie, trzecie, czwarte, tak? Nie mówię, że to nastąpi wszystko, musi nastąpić ciągło na przykład, nie wiem, jednego roku, ale to może być proces, który na przykład zajmie 10 lat czy 15 lat, tak? I Unia Europejska jako taka, ona nie zostanie zlikwidowana, ale ona straci na swojej wartości, tak? Straci praktycznie tutaj na, na, na swojej po prostu wartości. No więc to jest wtedy rzeczywiście bardzo niekorzystna sytuacja tutaj dla nas, Europejczyków, gdy państwa będą chciały wstąpić właśnie do BRICS-u, no bo wiadomo, że tam po prostu karty rozdają te silne państwa, silne mocarstwa, tak, typu właśnie Rosja, Chiny i tak dalej. No i pytanie, czy też to byłoby etyczne, tak, no bo skoro tutaj właśnie państwa, tylko to państwa są NATO, tak, ale to, to pokrewne jest w jakimś stopniu z Unią Europejską, wspierają tutaj Ukrainę, to czy potem na przykład wstąpienie takiego BRICS-u, to temu nie przeczy, tak, no ktoś powie no tak, ale BRICS to nie jest sojusz po prostu militarny, ja zawsze mówię, że to może się przekształcić, w sojusz militarny, bo może utworzyć swoją strukturę BIS, tak, BRICS na przykład militarny jakiś tak, czy BRICS Army, tak, można nazwać. Więc to też jest kwestia po prostu etyczności. No, na przykład tutaj Turcja tak, Turcja, która nie jest w Unii Europejskiej, ale jest w NATO, no po prostu zgłosiła chęć przystąpienia do brics tak nawet tutaj ma być po prostu w październiku zebranie, jeśli chodzi o te państwa będące w BRICS-ie Turcja też to ma się po prostu pojawić No pytanie, czy to jest etyczne, tak czy to jest właśnie etyczne żeby po prostu Turcja przystąpiła do BRICS-u Turcja, która jest w NATO tak, no i wtedy co po prostu, Turcja na przykład by się wycofała z Bycia w NATO. No właśnie, to są sprawy po prostu kontrowersyjne. Także, no, zobaczymy tutaj, jeśli chodzi o przyszłość tutaj tych struktur międzynarodowych, tak? Tym bardziej, że to może być kusząca opcja dla tych państw, na przykład, które chciałyby podreperować swoją gospodarkę, tak? Ale też może to być kusząca propozycja, tym bardziej, kiedy na przykład BRICS wprowadzi swoją walutę, bo na razie są po prostu przymiarki do tego, żeby wprowadzić jedną wspólną walutę, chyba to bym się nazywał unit, tak, tak, unit, tak, Z, to unit miałby to się nazywać, ale nie wiem, czy to dobrze kojarzę, po prostu, że ta waluta miała być, być wprowadzona, no i te państwa mogą mówić, nie, nie, my to, to ogólnie, co do zasady, na przykład, na przykład Węgry, tak, uczepmy się tego przykładu, no ale to też mogą być inne państwa, na przykład, tak, że na przykład Węgry powiedzą, my to nie chcieliśmy wstąpić do BRICS-u, ale tam jest ta waluta, i jak będziemy w tym BRICS-ie, to będzie nam się korzystnie rozliczać i tak dalej, tak, bo na przykład ten unit będzie coraz bardziej po prostu tak zyskiwał na wartości, jeśli chodzi o walutę. No więc rzeczywiście to może być niebezpieczne w kontekście tutaj Unii Europejskiej przyszłości, solidarności pewnej tutaj, tak w Europie. Tylko z drugiej strony, no, jesteśmy w Unii Europejskiej, a jest Schengen, tak, a więc możliwość podróżowania, otwarte granice dla członków Unii Europejskiej, a widzimy, że te państwa wprowadzają kontrolę na granicach i tak dalej. Ta Unia Europejska nie mówi jednym głosem, ma różne po prostu zdania na pewne kwestie, wprowadza kontrolę na granicach. Tak? Są pewne rozbieżności. Pytanie, czy Unia Europejska nie zmienia się pewną farsę, tak że ma pewne zasady, ale tak naprawdę coraz więcej państw mówi: nie, nie, no my się zgadzamy co do zasady, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale Schengen, tak, ale z Polską to my przywracamy granik, kontrolę na granicach, ale jakaś inna, po prostu podpunkt to my na to się na przykład nie zgadzamy, my, tak? ale coś innego to my też tego nie wprowadzamy. Tak? No chociażby kwestia tego, że na przykład to euro też nie jest realizowane we wszystkich państwach, tak na przykład w Polsce. Polsce, tak? no więc no to też pokazuje, że niby wiele państw ma to euro ale nie wszystkie państwa jednak operują tym, tą walutą tak? no właśnie, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki, za słanie. jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć